Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne zdanie z cyklu darmowych korepetycji. Tym razem Michał wysłał do mnie zadanie, nad którym długo siedziałem z prostej przyczyny, że moim zdaniem treść tego zadania jest źle sformułowana. No ale w końcu się udało. Jest to oczywiście czytanie z poziomu rozszerzonego, bo będziemy tutaj mówić o stożkach ściętych, tak? Mamy dany stożek A oraz stożek ścięty B o tej samej podstawie co stożek A i objętości o połowę mniejszej, tak? Wyznacz wysokość stożka ściętego, jeżeli wysokość stożka A wynosi 18, a promień jego podstawy jest równy 8. I teraz robimy tak. Kluczowej informacji, której mi tu brakowało, znajdowała się w wskazówce do tego zadania, tak? Jeszcze na taką wskazówkę do tego zadania, ale nie wiem, czy się przyda. Brzmi: stożek ścięty B możemy otrzymać, odcinając od stożka A górną jego część w postaci mniejszego stożka o podstawie równoległej do podstawy stożka A i wspólnym ze stożkiem A wierzchołku. I to się zgadza, bo jeżeli odetniemy tutaj ten fioletowo-pomarańczowy stożek, tak, to nam zostanie stożek ścięty, jak najbardziej. Niemniej jednak z samej treści tego zadania, że mamy dany stożek A oraz stożek B o tej samej podstawie, nie jest wcale powiedziane, że na przykład w stożku B ta wysokość cała jest równa 18. Tak? W sensie ściętym B, w sensie ten odcięty i to kawałek 18. Nie jest powiedziane, przecież ten stożek może być taki, a ten drugi stożek może być teoretycznie, oj, może źle zrobiłem, chcę to przesuwać, tak? Też może być teoretycznie o takiej samej podstawie, tak? Ale nie będzie on na zasadzie, tu nie będzie taki sam kąt, tylko będzie na przykład tamten stożek będzie taki bardziej, o, spłaszczony. Kto wie, czy go nie odcięli tu w połowie i to, co zostało na dole, ma taką objętość. Tego nie było powiedziane w treści zadania, że to właśnie ze stożka A odcięli i powstał stożek B, tylko że mamy dwa stożki, A i B. Tak? I wiemy, że one są o tej samej podstawie. Więc tu był taki jeden mały kluczek, który spowodował, że bardzo długo się na tym zastanawiałem i po prostu brakowało mi danych. Ale teraz już mi nie brakuje. Dobra. W takim razie możemy zacząć, tak? Oczywiście możemy sobie obliczyć objętość tego całego dużego stożka A, ponieważ wiemy, że promień wynosi 8, czyli tu jest 8, tak? No i jego wysokość jest równa 18. No to piszemy wzór. V równa się 1 trzecia razy pole podstawy razy oczywiście wysokość, czyli V równa się 1 trzecia razy. I teraz tak, zamiast pola podstawy, co sobie wstawimy? No w podstawie jest oczywiście koło. Wzór na pole koła to jest pi r kwadrat, ponieważ r jest 8, 8 do kwadratu to jest 64 pi. OK? I razy nasza wysokość, no nasza wysokość to jest oczywiście h, czyli 18. Trójeczkę możemy skrócić z 18. No i zostaje, że v równa się 64 razy 6 to jest 360 i 24, 384 pi. Jasne? I teraz mając to, ja sobie wykorzystam jedną bardzo ważną informację, że mamy stożek A oraz stożek ścięty B o tej samej podstawie co stożek A i objętości o połowę mniejszej. To znaczy, że ja sobie to może napiszę Vs, czyli objętość stożka ściętego, połowa z tego, czyli to będzie 192 pi. OK. Delete. Jest. Kolejną rzeczą, którą będę chciał zrobić, to zobaczcie. Będę sobie chciał poprowadzić tutaj wysokość w tym stożku już ściętym, tak? Czyli powiedzmy sobie, że teraz, co prawda to napisałem 18, że jest duże h, ale napiszmy sobie, że odtąd dotąd to jest nasze małe h. OK? Czyli mniejszy stożek, bo ścięty to jest małe h. Czyli tu też jest małe h. Zgadza się? Dobra. I oznaczmy sobie, że ta pozioma tu kreha, ja ją może machnę sobie na fioletowy, nie, bo zajęty, dobra, niech będzie ten, że ta odległość tu, no bo tu też jest kółko, tak, na górze. To jest jakiś mały promień, no bo tu jest mniejsze kółko, a tu jest duże kółko, tak, o promieniu 8. Czyli wynika z tego, że ten odcinek tu, to jest te całe 8 cm minus no ten nasz promień, bo jeżeli tu jest promień, to ten promień też jest odtąd dotąd, nie? OK?
Dobra. Czyli powstał nam taki trójkącik. Tu pionowo w dół. Tu poziomo. I to będzie to 8 minus różnica. No i oczywiście tutaj sobie wstawimy to nasze H. A tu jest fioletowa krecha. Teraz po co ja to robiłem? Ponieważ w tym trójkącie tu jest kąt alfa i tu jest kąt alfa. Ja sobie z tego będę chciał zobaczyć, ile to będzie tangens mojego kąta alfa. Ok? Tangens mojego kąta alfa to jest przyprostokątna naprzeciwko, czyli H, do drugiej przyprostokątnej, czyli 8 minus promień. Dobrze. Ale tangens mojego kąta alfa, ja mogę od razu napisać, że to jest 18 ósmych. Skąd mi się to bierze? No bo ten kąt jest również w tym dużym trójkącie, fioletowym, czerwonym i niebieskim. To tangens będzie to, co naprzeciwko, czyli 18 przez 8. Tak? No i to jest równe h przez 8 razy różnica. Jasne? Wyliczymy sobie z tego h, czyli mamy na krzyż 8 razy h to jest 8h, równa się 18, a zrobimy tak. Nawet wiem czemu. No, dokładnie. Dobra. Tu parzysta, czyli pomnożę to przez, podzielę to przez 2, sorry. Czyli sobie zrobimy, że 4 wysokości to jest równe 9 razy 8 minus różnica. Dobra, ja sobie to zachowam gdzieś tu. Ctrl C, Ctrl V. Tu będzie kamerka, co prawda przeszkadzać. Ale niech będzie tu. Dobra. OK? To mamy. Bardzo ważna jedna rzecz. Dobra. No i teraz kolejną rzeczą, którą ja tu wykorzystam, a dość ciężko ją znać, to jest oczywiście wzorna objętość stożka ściętego. A wzorna objętość takiego stożka ściętego to jest pi trzecich razy wysokość w nawiasie r kwadrat plus promień, promień plus promień kwadrat. Jest. Co to za tak? Przy czym r duże to jest duży promień, czyli to będzie nasza ósemka, r małe to jest mały r. Ok? Dobra. I teraz tak. Ja sobie zrobię to tak. Po pierwsze, pomnożę to przez 4. Ja wiem, że to dziwnie wygląda, ale chcę to pomnożyć przez 4 z tej prostej przyczyny, że im tu powstały 4 wysokości i mógł to podstawić, a nie ułamki. Ok? Dobra. Czyli V to będzie 192 pi razy 4 to będzie 768 pi równa się. I tu podstawimy tak. Tu jest pi przepisane. Trójeczka przepisana razy. I teraz tak. Tutaj powstanie nam 4r. Czyli ja sobie wstawię to. OK? Nawet nawias nie jest potrzebny. 9 razy 8 minus różnica. Dobra. No i tamten nawias już go sobie troszkę przekształcimy. Za r duże wstawiamy ósemkę, czyli jest 64. R razy 8 to będzie plus 8 różnic. No i plus różnica do kwadratu. Jest. Skracajmy. 1, 3. Skraćmy dalej. Przecież to i to pi też się skróci, tak? Można podzielić przez pi. Można tu jeszcze podzielić to przez 3, czyli przez tą trójkę. 768 podzielić przez 3 to jest 256. I tu nam zostanie 8 minus różnica. A tu zostanie 64 plus 8 różnic plus promienie oczywiście, nie różnic, plus r kwadrat. Dobra. Czyli 256 równa się. Wymnażamy sobie to. 8 razy 64 to jest 512. 8 razy 8r to jest 64r. 8 razy r kwadrat to jest 8r kwadrat. Minus r kwadrat razy 64 to jest minus 64r. Oczywiście nie minus 8r kwadrat, tylko minus r razy 64 to jest minus 64r. Minus r razy 8r to jest minus... Sekunda.
żebym nic nie skapuścił. Bo jak się pomylę, a nie chciałbym się pomylić. Okej, a nie chciałbym się pomylić. To było minus R razy 64, to jest minus 64R. Minus R razy 8R to jest minus 8R kwadrat. I minus R razy R kwadrat to jest minus R do trzeciej. Jeszcze raz. 512 zgadza się. 64R, 8R kwadrat, minus 64R, minus 8R kwadrat, minus R do trzeciej. Dobrze. 64 się skróci z minus 64R. 8R kwadrat z minus 8R kwadrat. Czyli nam zostanie, że 256 równa się 512 minus R do potęgi trzeciej. Czyli odejmiemy sobie to 512. Czyli minus 256 równa się minus R do potęgi trzeciej. Jak pomnożymy przez minus 1, to oczywiście tu nam się zrobi na plus. No a jaka liczba będzie podniesiona do potęgi trzeciej na 256? Oczywiście pierwiastek z 256, ale ponieważ to jest 8 razy 8 razy, to jest 64 jeszcze razy 4. Oczywiście pierwiastkiem trzeciego stopnia. Pierwiastek trzeciego stopnia ósemki jest 2, z drugiej ósemki 2, czyli już jest 4, czyli wyjdzie 4 pierwiastki trzeciego stopnia z czwórki. Ok? Dobra. I teraz tak, to sobie ciach. To już tu dosłownie troszkę miejsca tylko będę potrzebował. Podstawiamy, że 4 wysokości, bo oczywiście wysokość w końcu mamy policzyć, to jest 9 razy 8. Może zrobimy tak. 9 razy 8 to jest 72 minus 9 razy różnica to jest 9 różnic, ale zamiast różnicy wstawiamy oczywiście to, co nam wyszło, czyli 4 pierwiastki trzeciego stopnia z 4. No i teraz podzielimy sobie to przez 4. Tu nam wychodzi wysokość. 72 przez 4 to jest 18 minus. Tu się czwórki skrócą i wyjdzie 9 pierwiastków trzeciego stopnia z 4. I to jest poprawna i prawidłowa odpowiedź. Koniec. No i już. Jak macie jakieś pytania, oczywiście śmiało piszcie w komentarzach. Łapki w górę, mega mile widziane, bo uwierzcie mi, że się dzieje nad tym zadaniem to dużo, dużo czasu, dopóki mi nie dostałem tej podpowiedzi. Choć moim zdaniem to zadanie jest źle sformułowane. Ale to jest tylko moja opinia. Ale logicznie rzecz biorąc tak powinno być. No i tyle, tak? Wbijajcie na fanpage'a i wysyłajcie mi zadania z domowych kotków. Nawet, że są wakacje. Nie ma znaczenia. Na razie, cześć.